Ponowna próba odwołania prezesa jeleniogórskiej Jelfy. Nowa jesienna ramówka w telewizji Awal. Komu mają służyć uliczne billboardy nawołujące do ostrożnej jazdy samochodem? Na informację zaprasza Izabela Bucza. Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny powracamy do tematu kontrowersji personalnych w przedsiębiorstwie farmaceutycznym Jelfa S.A. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej ponownie próbowano dokonać zmian w zarządzie spółki i ponownie reprezentanci ministra skarbu przegrali batalię o odwołanie prezesa. Próby odwołania prezesa Jelfy powracają jak bumerang. Sprawcy całego zamieszania to trójka reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej tej firmy. Komentując kolejną, wczorajszą próbę odwołania, poseł AWS Ryszard Matusiak stwierdził, że tym razem bez wątpienia postąpili oni wbrew swojemu mocodawcy ministrowi skarbu Emilowi Wąsaczowi. Poseł uważa ponadto, że reprezentanci Skarbu Państwa w Jelfie, próbując dokonać zmian w zarządzie, kierują się bardzo przyziemnymi pobudkami. Na dzisiaj te fakty, te zdarzenia, które miały miejsce, są zdarzeniami iście tylko rozgrywki o duży pieniądz. Przypomnijmy, krytycznie wobec poczynań reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Jelfy wypowiadali się także m.in. poseł SLD Jerzy Szmajdziński oraz załoga Jelfy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że ich działania mogą wysoce niekorzystnie wpływać na sytuację ekonomiczną giełdowej spółki. Dlatego też od ministra skarbu oczekują jednej decyzji. Że ci panowie nie powinni być członkami Rady Nadzorczej. Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy przedsiębiorstwa farmaceutycznego Jelfa. I to właśnie na nim mogą zapaść wiążące decyzje w związku z personalnymi kontrowersjami w Jelfie, o czym nie umieszkamy Państwa poinformować. Kończy się lato, a więc czas na jesienne zmiany w naszej ramówce. Już od poniedziałku nowe propozycje telewizji Awal. Ale o szczegółach już Marcin Jędrasiewicz. Nowe programy publicystyczne to tylko niektóre jesienne propozycje telewizji Awal. Już od poniedziałku 30 sierpnia nasze informacje będziecie mogli Państwo oglądać nie jak do tej pory o godzinie 18.30, a o godzinę wcześniej, a więc o 17:30. Dzięki naszym informacjom dowiecie się Państwo o wszystkim, co wydarzyło się w regionie. Będziemy również poruszać najbardziej Państwa frapujące sprawy. Skrót najważniejszych informacji, a więc flash, emitowany będzie o 16.50, a nie jak do tej pory 15 minut po 5. I tu fragmenty najciekawszych materiałów dnia oraz wypowiedzi naszych rozmówców. Sobotni raport tygodnia będziecie mogli Państwo oglądać teraz o 12.33, a w nim najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia oraz rozmowy z jeleniogórskimi politykami. Od września rusza również nowy program publicystyczny przygotowany przez reporterów telewizji Awal. Zatytułowany Reporterzy Awalu przedstawiają. Program mówiący o problemach mieszkańców Jeleniej Góry, prezentujący ciekawe osobowości, miejsca, interweniujący w Państwa sprawach. Będzie można oglądać w każdy piątek o godzinie 17.15, tuż przed głównym wydaniem informacji. Również od września na anteny powraca program dla młodzieży Bliskie Spotkania, emitowany w każdy poniedziałek 15 minut po 5. Czekamy na Państwa uwagi dotyczące naszych programów oraz liczymy na współpracę przy ich tworzeniu. Nasze jeleniogórskie telefony to 64 12 611, faks 64 12 610. Czekamy również na listy pod adresem prywatna telewizja Awal Wzgórze Kościuszki 6, 58 500 Jelenia Góra oraz pod adresem elektronicznym ptvawal@ptvawal.pl. Zapraszamy również do internetowego Awalu pod adresem www.ptvawal.pl. Dłuto, rylce, młotek i siekierki. Tym tworzy i dzięki temu zarabia Ryszard Zając, jeleniogórski rzeźbiarz. Jego dzieła Drewniane zwierzęta pojawiły się wczoraj na Jeleniogórskim Placu Ratuszowym. Przed 25 laty to właśnie on wraz z kolegami założył grupę Synteza i przez 5 lat wspólnie tworzyli dla miasta rzeźby użytkowe. Ich dzieła, drewniane postacie upiększały niegdyś plac ratuszowy. Niestety dzisiaj Jelenia Góra, jak i jej mieszkańcy zapomnieli o rodzimym artyście. Żadna galeria ani muzeum nie interesuje się jego twórczością, dlatego powstałe w swojej pracowni rzeźby sprzedaje za granicą. Kraje skandynawskie często mnie zapraszają. Jestem często gościem w Norwegii, w Niemczech wystawiam, w Holandii, no w krajach Beneluxu, że raczej pieniądze zdobywam poza krajem, tu je wydaję. W swoim dorobku artysta ma już wiele osiągnięć, m.in. pierwsze miejsce na międzynarodowym plenerze w Niemczech i złoto na ogólnopolskiej wystawie rzeźby sakralnej. Wczoraj na jeleniogórskim rynku zaprezentował kilka rzeźb użytkowych przedstawiających zwierzęta. Jak myślę, brakuje takiego
neutralnego chociażby jednego kącika, bo parki, te ogródki piwne, to one zmuszają właściwie turystę czy człowieka, który przysiądzie tam, do wydania pieniędzy na piwo czy tam na kawę, a tego typu akcja to jest bardzo neutralna. Każdy przechodzień czy turysta może się tu sfotografować, może odpocząć, może mile spędzić czas. Już za dwa dni artysta wyjedzie do Norwegii, gdzie część z prezentowanych dzieł zostanie sprzedana. Aeroklub Jeleniogórski wspólnie z policją organizuje w niedzielę, w dniu święta lotnika, festyn pod hasłem Koniec wakacji i bezpieczny powrót do domu. Szczegółowo o niedzielnych atrakcjach Artur Zakrzewski. Festyn rozpocznie się o godzinie 11 w niedzielę na lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego. Dużo atrakcji w związku z hasłem Koniec wakacji i bezpieczny powrót do szkoły przygotowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze. Będzie pokaz sprzętu policyjnego, pokaz tresury psów policyjnych i oczywiście quiz przeznaczony dla dzieci najmłodszych, przybliżający pod nazwą Bezpieczeństwo w czasie wakacji i w drodze do szkoły oraz konkurs plastyczny Moje Bezpieczeństwo na wakacjach i w ramach tejże imprezy będzie również znakowanie przedmiotów wartościowych. Natomiast w związku z Dniem Lotnika nie zabraknie pokazów lotniczych i spadochronowych. Będzie można także obejrzeć ceremonię chrzcin odremontowanego Antonowa, który w tym tygodniu powrócił do Jeleniogórskiego Aeroklubu. Gwoździem programu w czasie tego festynu będzie pokaz akrobacji samolotowej w wykonaniu mistrza Polski na samolocie Extra 300. Będzie to naprawdę wydarzenie niebywałe dla mieszkańców Jeleniej Góry. Akrobacje, które kręci, mogę tylko powiedzieć, że mrożą krew w żyłach i są bardzo efektowne. Organizatorzy niedzielnego festynu zapowiadają jeszcze wiele innych atrakcji. Mówiąc krótko, proponują super imprezę, która długo potrwa, bo aż do godziny 19. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego zwiększy się ryzyko wypadków drogowych z udziałem dzieci. Dlatego też przy drogach pojawiają się billboardy nawołujące kierowców do zachowania rozsądku. Akcja przywołująca kierowców do zdjęcia nogi z pedału gazu jest jak najbardziej słuszna i nie budzi żadnych wątpliwości. Jednak usytuowanie jedynego o tej treści billboardu, jaki dostrzegliśmy w Jeleniej Górze, jest jak najbardziej absurdalne. Aby prezentowane hasło mogło wywrzeć jakiekolwiek wrażenie na kierujących, powinno być przecież widoczne co najmniej z odległości kilkudziesięciu metrów. Tymczasem jadąc od strony Karpacza w kierunku Jeleniej Góry, billboard widoczny jest w takim stopniu. Niewiele lepiej widzą go kierowcy poruszający się w stronę Karpacza. Po tak prostej analizie, której na pewno nie wykonała firma instalująca billboard, dochodzimy do wniosku, że w tym przypadku o wiele bardziej wskazane byłoby na przykład hasło "Kierowco, tutaj rosną śliwki". Na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze propozycję na nadchodzący weekend. Ponieważ ostatnie dni wakacji obfitują w słoneczną pogodę, proponujemy więc spacery, górskie wycieczki i przejażdżki rowerowe. W letnie ciepłe wieczory zachęcamy Państwa do lektury książek, nowości wydawniczych polecanych przez jeleniogórskich księgarzy. Chciałbym Państwu polecić, gorąco polecić, dwa tytuły. Po pierwsze, nową powieść Włodzimierza Odojewskiego, zatytułowaną Oksana. Książka jest książką, która jest zarazem i romansem, i traktatem o życiu i o śmierci. Książką, która na kanwie jak gdyby ostatnich dni, bo na to się zanosi, nie zdradzam zbyt wielu szczegółów bohatera książki, próbuje odpowiedzieć na zasadnicze pytania dotyczące sensu bytu. Pożegnanie z bronią Ernesta Hemingwaya to druga kusząca propozycja, szczególnie dla miłośników wspaniałego pisarza. Tym, którzy wolą sportowe emocje, przypominamy, że już jutro o godzinie 17 na stadionie miejskim przy ulicy Złotniczej Progres Jelenia Góra, zajmujący aktualnie 14 pozycję w trzecioligowej tabeli, zmierzy się z niżej notowaną Pomeranią Police. Także w sobotę o godzinie 10 na Placu Ratuszowym rozpocznie się kiermasz edukacyjny organizowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego. Będzie można m.in. zasięgnąć informacji na temat reformy oświaty, a także zakupić szkolne podręczniki. A już w niedzielę o godzinie 11 na jeleniogórskim lotnisku pożegnanie wakacji połączone ze świętem lotnictwa, czyli
czyli Wielki Festyn z mnóstwem atrakcji. I na zakończenie informacje medyczne. Leki przez cały weekend kupimy w aptece Zdrojowa na placu Piastowskim i całodobowej aptece Bankowa przy ulicy Solnej. Natomiast ostry dyżur w sobotę pełni szpital przy ulicy Żeromskiego, w niedzielę przy ulicy Jagiellońskiej. I pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 stopni w Szklarskiej Porębie do 22 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 6 do 9 stopni. Wiatr dość silny zachodni. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 18 w Jeleniej Górze wynosiło 1002 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne niestety niekorzystne. Na tym kończymy dzisiejsze informacje. Dziękuję za uwagę i przypominam, że w poniedziałek spotykamy się nie jak dotychczas o 18.35, a o 17.30. Do zobaczenia.